100 lat temu nasi przodkowie wywalczyli sobie niepodległość, bo nikt im jej nie dał. Dzisiaj jesteśmy tutaj na terenie Nadleśnictwa Grodzisk, w pięknych okolicznościach przyrody, Pałacu Porażyn, aby wspominać ten radosny czas. Dlatego jest ten piknik. Na pikniku wszyscy się radujemy i cieszymy, a nie smucimy. Główną osią dzisiejszej imprezy są wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim, którego stulecie wybuchu będziemy świętowali 27 grudnia tego roku, a zwycięskie zakończenie 16 lutego 2019 roku. Powstanie trwało 51 dni, a my mamy początek złotej polskiej jesieni, ale mi się wydaje, że trzeba uruchomić wyobraźnię i lepiej tutaj siedzieć sobie w ciepłym słoneczku i wyobrazić sobie, że jest styczeń lub luty, niż rzeczywiście w styczniu lub lutym tutaj stać. Byłoby. Wspomnę o kulinariach. Jest z nami restauracja u Myśliwych z Poznania. Zadebiutowali w zeszłym roku i przyjechali także tutaj. Można u nich nabyć. Jest jeszcze oczywiście konkurs rodzinny. Co roku o godzinie 15.30 planujemy pierwszą część koncertu chóru od Timo. Rozpoczniemy prezentację od naszej grubej zwierzyny, od dzika. Się zagrać dla Państwa teraz sarnę, która jest równie skoczna i doskonale scharakteryzowana sygnałem. Brzmieniowo wyższy, a róg myśliwski większy, zwany parforsem. Jest niż. Nie ci się wyrwało wielkim bólu i rozterce i zabójstwie poleciało zakochane czyjeś serce. Piosenkę tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyno. Wytoczy wszędzie strzały i wybuchy. A póki co możemy raczyć się tą piękną pogodą. Proszę Państwa, piknik jest po raz 9. Oj, zobacz, to jest. Moja partyjka, dziękuję. Dobrze. Oczony dzisiaj walki na Kresach Sto, tam się po prostu wyżylano, a za wyjątkiem jakichś pojedynczych przypadków, a bardziej propagandy prasowej, nie dochodziło do jakichś takich spektakularnych morderstw, dobijania czy czegoś. Na pewno w nieporównywalnej stanie niemieckim pisali tak naprawdę bardzo kulturalne listy do powstańców, żeby zechcieli wypuścić. Nazywam się karabinierz. Chowamy głowy. Trochę za małymi siłami powstańcy spróbowali walczyć. Dobrze, że udaje się ściągnąć rannych.